Jestem ksiądz Jacek Wardak, misjonarz Świętej Rodziny. W tym roku 30 lat będzie kapłaństwa, a więc 37 lat już w zgromadzeniu. Jestem proboszczem parafii Świętego Jana Chrzciciela w Szczytnej. Pochodzę blisko Świdra, to jest tego naszego domu w Świdrze. Przy Wale Miedzeszyńskim właściwie moja mama tam mieszkała. Mamy jeszcze ten na razie domek rodzinny, dopóki mama żyje. Chociaż jest już w domu opieki w tej chwili w Otwocku. No stamtąd pochodzę, chodziłem w Warszawie do szkoły. Kiedyś były takie zakłady Kasprzaka, które produkowały elektroniczny sprzęt po prostu i magnetofony, radia. Skończyłem je w 1984 roku i właściwie Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny to poznałem dzięki księdzu Peciowi, bo on był ze mną w jednej klasie, w tym technikum. On z Radzymina tam dojeżdżał, a ja tutaj z podwału Miedzeszyńskiego, to w tej chwili jest gmina Wawer, się nazywa. No i to poznałem właściwie zgromadzenie dopiero w ostatnie ferie, już po maturze. W domu nie chciałem się przyznać do tego, że chcę iść do seminarium, dlatego przed maturą to już wydzwaniałem, pamiętam, ale do tych diecezjalnych parafii w Warszawie, to wtedy jeszcze była jedna diecezja tylko, warszawska. Tam starałem się pozyskać informacje. A tutaj ksiądz, a przez to, że był taki opór w domu, mama w ogóle była zbulwersowana tym, że ja chcę iść do seminarium. Wszyscy czekali z takim utęsknieniem, że jak teraz zdam maturę, to ja mówię, ja jak zdam maturę, to wam powiem, co będę robił i co chcę dalej robić. No a to właściwie się z takim dużym oporem w domu rodzinnym spotkałem. Nie ze strony taty, bo tata właściwie tak był pogodzony z tym od razu. Jeśli chcesz, to idź, ale moja mama, moja siostra, z którą się wychowywałem, to jejku, one się, pamiętam, nie odzywały do mnie przez dłuższy czas w ogóle. Tak się to złożyło, że ksiądz Peć mnie zaprosił na takie wakacje z Bogiem. To było na Mazurach. Ja mówię, a pojadę na te wakacje. On nie wiedział jeszcze wtedy, że ja idę do tego seminarium, że chciałem iść do seminarium tego diecezjalnego. Tam księdza Sołtysiaka spotkałem i innych też kolegów, którzy potem byli ze mną na roku. To właściwie była taka fajna grupa. Pierwszy raz w ogóle chyba na Mazurach wtedy byłem, ale żeśmy chodzili tak po tamtej okolicy. Bardzo mi się to podobało. No i odpowiadał mi taki klimat, że przyjechałem jeszcze bardziej jakby taki naładowany, zafascynowany i teraz, mimo że w tym domu się nie chcą zgodzić, żebym poszedł do seminarium, to już wtedy wiedziałem, że idę do tego seminarium, czy do nowicjatu właściwie wtedy. O tak, w Bąblinie to było. No i jak wróciliśmy z tych Mazur, to żeśmy zawieźli z księdzem Peciem właśnie razem papiery i najpierw do Poznania, to nasz prowincjalat był wtedy jeszcze taki nowy. Tam się jeszcze wszystko budowało, czy tak, powstawało właśnie. Pamiętam, że wtedy jeszcze z tego prowincjalatu zawieźli nas do Bąblina i no, po prostu była to jakoś moja droga, która mnie też zafascynowała.